no byliśmy znowu pozytywnie nastawieni do tego meczu, tak jak z Grecją chcieliśmy wyjść. Od pierwszych minut narzucić jakieś tam swoje tempo. Niestety straciliśmy bramkę. No ale cieszymy się, że poniekąd no, to z tego jednego punktu wiadomo, chodziliśmy wynik. Tym razem ta druga połowa była tą lepszą. Z Grecją zagraliśmy pierwszą połowę, teraz drugą. Miejmy nadzieję, że z Czechami zagramy obydwie. Wierzyliśmy w to, że zagraliśmy dobrze tę pierwszą połowę i nie najgorzej. No. Straciliśmy bramkę, ale widzieliśmy, że stworzyliśmy sobie dwie, trzy sytuacje, gdzie to my mogliśmy prowadzić. I wierzyliśmy w to, że wchodząc na drugą połowę, grając konsekwentnie to samo, co graliśmy w pierwszej, jesteśmy w stanie wyrównać. Myślę, że zagraliśmy konsekwentnie to, co sobie zakładaliśmy przed meczem. Też nie ukrywam, no, nie uszczepiliśmy się kilku całych błędów, ale myślę, że w przebiegu całego meczu zagraliśmy naprawdę dobry mecz i przede wszystkim tutaj myślę, że fizycznie lepiej wyglądaliśmy w końcu tej drużyny. Pokazaliśmy przede wszystkim pierwszą połowę z Grecją i teraz drugą połowę z Rosją, że jesteśmy w stanie grać. Miejmy nadzieję, że mecz z Czechami już będą dwie równe połowy takie i zagramy. I jestem pełen optymizmu i wiary w to, że jesteśmy w stanie wyjść poprzeczkę z naszych nogach. Nie musimy się na nich opatrzyć, tylko po prostu jest wszystko nasze noga. Bo w bramce porównującej też mówiłem do kolegów to, żeby nie na hura, bo możemy się nadzieć na kontratak, bo już graliśmy bardzo wysoko i oni próbowali tymi piłkami, co padły mi cały czas za nasze plecy, żeby z tego się wystrzec. No ale myślę, że się udało i szczególnie w drugiej połowie myślę, że zespół rosyjski nie stworzył sobie jakiejś tam sytuacji do ważnej bramki.